Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. No, dobra, tak na poważnie. Witam wszystkich na moim kanale. Wybrałem się dzisiaj do lasu po wzniesieniu do całego zakazu wstępu do lasów państwowych. Oj, co wam powiem, no się czuję trochę dziwnie. Naprawdę weszłem w dosyć gęsty las, gdzie ten las znam w sumie od dzieciaka. Całe życie prawie w tym lesie biegam. Nigdy nie widziałem tu tyle ludzi, co teraz. Nawet jesienią, kiedy był sezon na grzyby, to nigdy tyle ludzi tu nie było. Czuję się jak w serialu The Walking Dead. Jak ktoś oglądał, to może wie. No nie wiadomo, z której strony jak zaatakują ludzie. No naprawdę roi się, zaraz. No ale dobra, mniejsza z to. Wybrałem się i nagram dzisiaj recenzję piły Silka Big Boy Made in Japan, Made in Japan 360. Jest to piła, no, bardzo, no, powiem, popularna w świecie survivalu, bushcraftu. Ale zobaczymy w dzisiejszym moim teście, do czego jest warta. Przyznam wam się, że pierwszy raz ją mam w ręku. Dostałem od Kamaza do testów. Pozdrawiam serdecznie. No i przetestujemy tą japońską stal. No, czuję się masakrycznie. Po lewo ludzie, po prawo ludzie, naprawdę dziwne. Może trochę o samej pile. Jak już wspomniałem, jest to piła Silka Big Boy Made in Japan, japońska stal, wysokowęglowa, 360, czyli piła. Ostrze ma samo 36 cm. To jest najprawdopodobniej jedna z tych większych pił Silki. To jest jeszcze chyba Silka Katana. To jest jeszcze dużo większa. Krawędź tutaj pnąca, czy krawędź piły na 36 cm. Wygodnie leży w ręce ta piła, bo została pokryta taką powłoką gumową. I ma trzy blokady. Możemy tą piłą ciąć pod takim kątem. O, pod takim. Czyli w linii prostej. I później mamy w złożeniu piły. No fajne rozwiązanie, bo nieraz jeśli musimy podciąć jakieś konary drzew, to tą rękojeść możemy sobie podciągnąć do góry. Nie będziemy po prostu haczyć rękojeścią. Dobra, zaraz wrzucę do testu tą piłę i zobaczymy. No to jest fajne, wam powiem, uzupełnienie jakiegoś małego nożyka bushcraftowego. Jeśli mamy jakiś nożyk i szukamy jakiegoś rozwiązania w stylu bushcraftowym, to do uzupełnienia jakiegoś małego, lekkiego toporka idealnie nadaje się taka piła. No, są miłośnicy tradycyjnego bushcraftu, no teraz ja zacząłem się, osobiście wam powiem, bawić w tradycyjny i planuję zrobić ramową drewnianą piłę. No ale jeśli ktoś interesuje się bushcraftem, ale już niekoniecznie tradycyjnym, to taka piła Silki Big Boy może być świetnym uzupełnieniem waszego ekwipunku. A co ta piła potrafi, to zapraszam do obejrzenia mojego filmu. Zapraszam do oglądania. Tak wygląda nasza piła Silki. Teraz ją włożę jedną ręką. Nie ma problem. Ale
jakiś sposób znajdę. No i ona tak tnie pod kątem prostym, chyba, czekaj chwilę, muszę zobaczyć, mam tu jeszcze blokadę. Aha, i tak tnie właśnie w tym sposobie, jakbyśmy gdzieś mieli jakiś konar w ziemi. Podnosimy rękojeść i wygodnie taką piłą możemy operować. A tu ma, a tu tnie w linii prostej. No zaraz coś znajdę. Nie wiem, czy jest sens w ogóle, wam powiem szczerze, mierzyć czas i udowadniać wam, jakim to jestem świetnym przecinaczem drzew. Nie będę tego robił. Nie ma sensu. Opowiem może, jak ta piła pracuje, jak zachowuje się w drewnie. Trochę różnymi piłami pracowałem i wam powiem, czy jest sens kupować, no bo jak widzicie, mamy zęby te pile przeplatane. Nie wiem, czy mi uchwyci ostrość. No będzie ciężko. O, może teraz. Teraz są taką mianką. No i właśnie podobno to podgięcie właśnie tej pile, no i oczywiście sama stal wysokowęglowa robi robotę. No robi, piła Silk jest znana na całym świecie. Nie chcę tu jej może reklamować, jaki to jest świetny produkt. No ale nie oszukujmy się, jest to produkt z górnej półki. W naszej pasji, no taka Silka to już jest jedno z najlepszych, może najlepsze nawet rozwiązanie. No dobra, idę poszukać tu czegoś i będziemy się zabierać do cięcia. Nie, tej brzuski, myślałem, żeby ją ściąć, ale gdzieś coś indziej znajdę. Dobra, uwidzimy się zaraz. Mam tu takie powalone drzewo sosnowe, suche, średnica 10 cm. Weźmiemy na rozgrzewkę. Chcę to w jednym ujęciu nagrać. Zobaczymy tą rączkę. Blokadę włączyć. O. I jak widzicie, zawsze już w innej pozycji. To jest dobre, jak mamy ziemię i chcemy po prostu podwyższyć rękojeść, ale i wolne ruchy, nie ma co piłą na siłę dociskać, tylko dać po prostu pile pracowy. No jest wygodne cięcie. Nie trzeba wkładać naprawdę dużo wysiłku fizycznego. Sama gładko idzie. Wam powiem, że praca naprawdę jest przyjemna. Bardzo przyjemna. Ja nawet nie zmęczyłem. Nie czuć po prostu tej piły, jak nieraz macie na przykład odczucie, jak ktoś dużo operuje piłami, że ciężko ta piła idzie. No tu tego nie ma. Naprawdę idzie tak, jak można powiedzieć, po maśle. Bardzo naprawdę wygodnie, ale jeszcze raz też ci robimy. Znajdę gdzieś może trochę grubsze drzewo, szersze i zobaczymy. Mówię, no dobra, już włączę ten stoper. Zobaczę, jak to czasowo wyjdzie, żebyście mniej więcej mieli orientację w czasie, no bo niektórzy lubią po prostu rywalizację, zawody, czas. To już ten stoper włączę i wam pokażę. Mamy tu powalone drzewo dębowe, no kilkuletnie już widać, ale średnica ma jest około 20 cm, 25. No i zamierzam się z tym drzewem zmierzyć, włączę stoper.
przejdę. Mamy odliczanie. Ok, tolerancyjnie zabierzemy to 30 sekund, zanim tam dojdę, zanim to. No to zabieramy się do pracy. No i mamy, moi drodzy, czas 11 minut. No bo wyszło może 12 coś, taką minutę damy tolerancji. No cały czas też nie pilnowałem, parę tam takich oddechów było w chwili odpoczynku. No ale dała radę, dała. Naprawdę była komfortowa praca, ale co? Ale zauważcie, że to jest drewno dębowe. Suche w środku. Jak moja dłoń. Większe. Przede wszystkim się człowiek nie namęczy, tak można powiedzieć, podczas pracy tą piłą. Trochę już popracowałem tą piłą. No to 36 cm robi robotę, trzeba przyznać. Ostrze ma średnicę, szerokość 7 mm. Były jeszcze dychy, a to jest wersja 7. Wygodna, naprawdę. Nie chcę zachwalać tego produktu, no ale ci, co mają te piły i co pracują nimi, na pewno mi przyznają rację, że podczas pracy, nawet przy takim suchym drewnie, jakie teraz ciąłem, dębina, nie czuć tej piły. Prowadzimy ją jak po maśle, a ona zbiera po prostu drzewo. No wiadomo, przy takich mokrych drzewach pójdzie to dużo szybciej. No ja miałem suchą dębinę. No ale robi robotę. Rękojeść ogumowana, wygodnie leży w ręku. No produkt według mnie warty tej ceny. No, no trochę musimy niestety za tą piłę wydać, ale co jest jeszcze wielkim plusem, możemy dokupić ostrze, sam rzeszczot możemy dokupić, a już rękojeść mamy. W razie na przykład, jak już zużyjemy nasze ostrze, już będzie w kiepskim stanie, to możemy bez problemu dokupić takie ostrze do Big Boya. To się w lesie przede wszystkim, jeśli ktoś dużo pracuje i robi takie właśnie najróżniejsze prace leśne, no to będzie bardzo pomocne narzędzie i dodatek jednocześnie do naszego ekwipunku, jeśli będziemy chcieli zorganizować i uzupełnić, może coś dodać do naszego toporka, noża, to właśnie szuka jakiejś odpowiedniej piły. No naprawdę przyjazna piła, przyjazna. Wiem, że dużo osób może pomyśleć, że reklamuję produkt i zachwalam, ale jest naprawdę warty tej ceny. No, robi robotę ta piła, to trzeba przyznać. Sam planuję wykonać teraz taką piłę ramową na brzeszczot, ale z drewna, to jest takim właśnie może taperskim stylu. Nagram na pewno film.
to wam podzielę się z wami, wam pokażę. A wam dziękuję za uwagę i że obejrzeliście mój film do końca. Zapraszam was do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.